Cześć. Zacząłem wyzwanie jakieś, no, 2,5 miesiąca temu, więc już trochę jest za mną dni. W każdym razie nagrywam swoje kolejne wideo. Chciałem z wami się podzielić tym, co aktualnie udało mi się osiągnąć przede wszystkim. Co to takiego? Przede wszystkim dla mnie najważniejszą, można powiedzieć, już walutą jest czas. Każdy ma go tyle samo. Każdy może go wykorzystać już na różny tutaj sposób, tak? Powiem szczerze, że jestem w stanie nawet do 5 godzin dziennie, więcej, zaoszczędzić tutaj czasu i wykorzystać go bardziej efektywnie przede wszystkim, niż przed wyzwaniem, jak zacząłem, tak? Pozbyłem się, może nie pozbyłem, zamieniłem złe nawyki na bardziej dobre, pozytywne, które dają mi moc, dają mi energię. Powoli wyzbywam się w swoim życiu ludzi, którzy ciągną mnie w dół, którzy są toksyczni, którzy narzekają i tego typu, bo to. No nie przepadam po prostu za takimi osobami, a też źle wpływają tutaj na nas. A to nie o to chodzi. Trzeba się cieszyć z życia przede wszystkim. Nauczyłem się, jak się motywować samemu. Dzięki temu wyzwaniu, między innymi wyzwaniu. Bo to jest wyzwanie, jedno wielkie dla nas wyzwanie, które daje nam możliwość zmiany życia. Całego życia, nie tylko jakiegoś danego fragmentu. Planujemy, celujemy wysoko, mierzymy wysoko i przede wszystkim dajemy z siebie więcej niż ponad 100%, tak? Umiem już w tym momencie sam siebie zmotywować. Kiedyś potrafiłem mieć takie, powiedzmy, no, gorsze dni przez tydzień, 2 tygodnie. Nie wiedziałem po prostu, co się ze mną dzieje. Teraz wystarczy mi jeden dzień, 2 dni, 3. To jest kwestia też już moim zdaniem tej czasu i udoskonalenia tej pewnych tutaj kwestii, żeby to szybciej już stosować i bardziej efektywniej przede wszystkim. A to wszystko dzięki między innymi Krzyśkowi i Jankowi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystko. Dzięki między innymi wyzwaniu postawiłem sobie cele, do których zmierzam. Przedtem ich nie miałem. Mówię sobie tak, praktycznie 99% ludzi na świecie. A, nowy rok, zaczniemy coś robić nowego. Nie. Teraz już mam stabilnie cele ustawione. Zapisane gdzieś na karteczce, gdzieś, nie wiem, gdzieś schowane, kiedyś zobaczę, na przykład za rok, ile się udało z nich spełnić. Marzenia. Zacząłem marzyć, tak? Zacząłem wierzyć w to, że to się kiedyś tutaj spełni przede wszystkim. I to mnie między innymi napędza, bo wiem, że to tam w innej rzeczywistości, w innej. Może w innej rzeczywistości, może ty chciałem tutaj powiedzieć bardziej w innej osi czasu we wszechświecie, gdzieś istnieje już taka osoba jak ja, która to osiągnęła, tak? To jest przede wszystkim jedna rzecz, która mnie tutaj napędza oraz otwartość do innych ludzi. Dzięki temu tej wszystkiemu wyzwaniu stałem się bardziej otwarty dla ludzi. Umiem z nimi lepiej rozmawiać, kontaktować się z nimi przede wszystkim. To jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, żeby no, mieć przyjaciół, a nie po prostu fałszywych znajomych, którzy za plecami cały czas tutaj po prostu no, mówią niemiłe rzeczy na nasz temat, a potem to i tak wychodzi, bo prawda zawsze i tak prędzej czy później wyjdzie na jaw. Więc od takich ludzi trzeba się też odcinać. Mam was przede wszystkim.
i wiele różnych innych już naprawdę fajnych osób, które poznałem. Dzięki między innymi tutaj zawieraniu nowych znajomości, nowych relacji, budowaniu relacji z innymi. Tak jak Janek tam na kolejnych tutaj dniach wyzwania też mówi. To jest naprawdę bardzo fajne też ogólnie to wszystko, tak? No i przede wszystkim nastawienie, tak? Przede wszystkim nastawienie, że żebyśmy tutaj patrzyli na świat nie takim, jaki jest, lecz takim, jaki mógłby być. I to jest kwestia, która jest w tym momencie naprawdę bardzo ważna, bo żyjemy teraźniejszością, no. Do przeszłości już nie wrócimy, nie zmienimy przeszłości. Możemy żyć teraźniejszością i marzyć, tak? I dążyć do swoich celów. A wszystko przy odrobinie wytrwałości, determinacji i silnej woli będzie nam dane. No dobrze, no na ten moment chyba już będę kończyć. Jestem podekscytowany całym, że jeszcze mi zostało trochę. Potem będę dalej wszystko kontynuował, powtarzał, czytał książki, uczył się. Zresztą i tak cały czas to robię od pewnego tutaj czasu. I odnośnie książek, właśnie jeszcze chciałem powiedzieć, że przedtem czytałem sobie książki z rozwoju osobistego, które dawały mi tam różne rzeczy, na przykład też budowanie relacji, jak działa podświadomość, świadomość, tego typu rzeczy. Niby zapisywałem sobie to na kartce, ale jakoś nie skupiałem się na tym. A odkąd między innymi zmieniam nastawienie, motywuję się, lepiej działam, co pół godzinki, godzinkę sobie przerwę robię, żeby tutaj, no, żeby ty po prostu się rozluźnić, troszeczkę lepiej tam zacząć działać, żeby być bardziej efektywnym. Mam zamiar iść na siłownię. Na dniach to zrobię. Więc jest wszystko w porządku. Ciśniemy do przodu. No cóż, na ten moment cóż mogę więcej powiedzieć, no. Życzę Wam wspaniałego dnia, udanego tygodnia. Pozdrawiam Was serdecznie.